Pył osiadł na płaszczu i rondzie kapelusza. Przyklejał się do dłoni i krążył wokół, tworząc mleczną chmurę. Wiatr wiał o wiele mocniej niż zazwyczaj, prusząc kurzem prosto w oczy. Wędrowiec zasłonił usta ręką i parł do przodu, próbując wydostać się z dziwnej anomalii. Gdzieś w głębi czuł, że zbliża się burza, a on jest w jej centrum. Śmierć zbliżała się wielkimi krokami. Wichura była nie do wytrzymania. Wiatr unosił poły płaszcza, jeszcze bardziej utrudniając przedzieranie się przez wszechobecny pył, który kłębił się, tworząc mglistą barierę. Mężczyzna twardo kroczył, jedną ręką trzymając kapelusz, drugą ściskając rękojeść szabli. Gdzieś w pobliżu usłyszał głośny ryk i po chwili ziemia została przeorana przez wiatr, zostawiając głęboką szczelinę, a z jej wnętrza poczęło coś wypełzać. Wędrowiec nie widział wiele przez wszechobecny kurz sypiący w oczy, przenoszony wraz z podmuchami wiatru. Wielkie kwadratowe odnóże uderzyło tuż obok, rozłupując kamienną skorupę. Mężczyzna upadł na ziemię, ledwo unikając kolejnego kroku kolosa, który pojawił się nad nim. Zadarł głowę ku górze, jednak nie był w stanie zobaczyć, do kogo należą dziwne odnóża. Podniósł się na nogi i parł dalej, mimo przerażenia wywołanego kakofonią ryków, wrzasków i świszczącego wiatru. Z wnętrza burzy coś wyskoczyło, łapiąc wędrowca żelaznymi szczękami za ramię. Przetoczyli się i wylądowali razem na ziemi. Zanim zdążył zareagować, atakujący stwór podniósł się na psich łapach, wciąż trzymając jego ramię. Ciągnął mężczyznę w głąb pyłowej mgły, zza której dało się usłyszeć dzikie powarkiwania, łączące się z rykami innych bestii i odgłosem pękającej ziemi. Wędrowiec sięgnął ręką do szabli, którą udało mu się jakoś wyciągnąć. Stwór ciągnął go dalej, coraz mocniej zaciskając szczęki na krwawiącym ramieniu. Szabla smagnęła powietrze, ale nie trafiła bestii, mijając ją o kilka centymetrów. Wszechobecny chaos wcale nie ułatwiał wędrowcowi walki. Wiatr sypał mu w oczy, które musiał osłaniać ręką, żeby nie stracić wzroku. Nierówna i chropowata powierzchnia, po której był ciągnięty, rozrywała mu ubranie i boleśnie raniła skórę. Ponownie próbował ugodzić bestię, ale żelazne ostrze broni odbiło się od jej skóry, niczym od kamienia. Pomoc nadeszła z powietrza. Kolejne z kwadratowych odnóży uderzyło, przygniatając psiego potwora, jednak jego szczęka wciąż trzymała ramię mężczyzny niczym imadło. Nie miał czasu oderwać od siebie bestii, ponieważ ziemię przecięła podłużna pręga, która zaczęła się otwierać. Wędrowiec odrzucił szablę i za wszelką cenę próbował wyczołgać je spoza rozszczepiającą się rozpadlinę, ale ciężkie cielsko potwora zbytnio mu to utrudniało. Poczuł, jak ciągnie go w dół szczeliny. Ostatkiem sił złapał się krawędzi, czekając, aż opadnie z sił i runie w dół, w rozwarte szczęki jakiejś abominacyjnej kreatury, kiedy czarny, podłużny kształt smagał z dna niczym pejcz, oplatając psie cielsko. Nastąpiło mlaśnięcie. Mackowata rzecz przylepiła się do potwora, po czym pociągnęła go w dół, odrywając brutalnie od wędrowca. Ten miał wrażenie, jak gdyby jego ramię paliło się żywym ogniem. Ostatkiem sił, obolały, obficie krwawiący i bliski omdleniu, wspiął się na krawędź szczeliny, przy której leżała jego szabla, i położył się na plecach. Chciał ruszyć dalej, uciec od tego szaleństwa, ale nie był w stanie. Czuł, jak robi mu się ciemno przed oczami, jak mięśnie przestają reagować. Odpływał, a wokół niego szalało istne piekło. Wielki grawerowany obelisk stał pośrodku pogorzeliska, a wokół niego rzędy promieniście ułożonych nagrobków. Równo ułożone, równolegle do siebie, ciągnęły się kilkanaście metrów od centrum. Widok był niesamowity. Zbyt równy jak na twór jakichkolwiek bestii, zbyt uporządkowany jak na dzieło przypadku. Kiedy ujrzeliśmy go ze szczytu wzniesienia, zaparło nam dech w piersiach. Co to jest? Zapytała Jade. Nie wiem, ale musimy uważać. Stwierdziłem tylko, kiedy podchodziliśmy bliżej. Obelisk był zdecydowanie większy, niż wydawał się z góry. Mierzył około 3 metrów i był niemal całkowicie czarny, jak gdyby z obsydianu, a po całej jego powierzchni pięły się niewielkie wgłębienia, łącząc się w abstrakcyjne kształty. Zdawało się, jak gdyby czarne słońce znajdowało się centralnie nad kamieniem i nad promienistymi pasami nagrobków. Ukucnąłem przy jednym z nich i obejrzałem go,
gładząc palcami wygrawerowaną sentencję. Co dziwne, żadna z kamiennych tablic nie była pokryta wszechobecnym pyłem. Wszystkie wyglądały tak, jak gdyby ktoś je regularnie doglądał, zmiatając dokładnie kurz. Pod nimi, na niewielkim pasie ziemi oddzielającym jeden nagrobek od drugiego, leżały różne przedmioty, pokryte kamienną skorupą. Bukiety kwiatów, gałązki, owoce. Schyliłem się, oglądając z bliska ukryte pod ziemią przedmioty, próbując zidentyfikować kształty zegarków, szkatułek, pierścieni i wielu innych rzeczy, które ktoś pozostawił przy grobach. To cmentarz, powiedziałem do Jade. Przyglądałem się kamiennym przedmiotom, nie dostrzegając, że oddaliła się w stronę węglistego obelisku. Byłem zbyt zajęty przyglądaniem się przedmiotom, jakie ktoś umieścił pomiędzy nagrobkami. Próbowałem odnaleźć jakiś sens. Gdybym tylko wiedział, do czego to doprowadzi. Spójrz, przy nagrobkach leżą różne przedmioty. To by wyjaśniało, dlaczego wszystko jest tak dokładnie ułożone. To nie przypadkowe zbiorowisko nagrobków. To cmentarz, powtórzyłem. Jade nie odpowiedziała. Kroczyła tylko powoli w stronę obelisku, który zdawał się powiększać z każdym krokiem, przytłaczając swoją wielkością. Podniosłem się z ziemi i dopiero teraz ujrzałem, jak blisko kamienia się znalazła. Widziałem tylko, jak wyciąga w rękę w jego stronę, jak gdyby nawiązywała kontakt z jakąś rozumną istotą. Zanim zdążyłem krzyknąć, jej dłoń zetknęła się z gładką powierzchnią obelisku. Nie! Poderwałem się z ziemi, biegnąc w jej stronę. Obelisk ożył. Wygrawerowane wgłębienia rozpaliły się na czerwono, a ziemia zadrżała. Jade wciąż stała przy nim z dłonią przylegającą do kamiennej powierzchni. Drgania przybierały na sile, utrudniając mi bieg w jej stronę. Czułem się, jakby cały świat wirował. Odbijałem się od nagrobków, przewracając się i wstając, wciąż pędząc w stronę obelisku. Mimo wszystkich starań, odległość między nami pozostawała taka sama, tak jak gdybym biegł w miejscu. Kiedy kolejny wstrząs zmiótł mnie z nóg, powalając na ziemię, paremie na nagrobkach zapłonęły żywym ogniem. Wszystkie w tym samym momencie. Płonęły, a kamienne podłoże pod nami poczęło pękać, tworząc niewielkie wyrwy. W tej chwili dostrzegłem pierwsze przegniłe dłonie, chwytające się krawędzi wyłomów. Wstałem, chwytając za szablę i pędziłem w stronę Jade, która krzyczała o pomoc. Chciała uciec, ale ręka przylgnęła do obelisku, uniemożliwiając ruch. Zmumifikowane ciała wydostawały się ze swoich grobów i ruszyły w naszą stronę. Były ich setki, a z wyłomów wychodziły kolejne. Z ich wyciągniętych przed siebie poskręcanych rąk zwisały kawałki szmat, noszące na sobie dawno zaschnięte brudne plamy. Trzęsące się, nieprzyzwyczajone do ruchu nogi stąpały gładko po ziemi, potykając się o siebie. Potwory nie posiadały oczu. Zamiast nich na ludzkich niegdyś twarzach ziały puste, czarne oczodoły, przypominające bezdenne studnie. Rozwarte usta, z których wydobywał się żałosny jęk starych, rwących się strun. Nie umarli może i wyglądali na słabych, ale mieli znaczną przewagę liczebną. Setki z nich krążyły wokół pradawnego cmentarzyska, a kolejne wychodziły z wyłomów, jak gdyby pod ziemią znajdywał się ogromny sarkofag przechowujący całe dynastie. Drgania ustały, ale nagrobki wciąż płonęły ogniem, a obelisk czerwienią. Jade szarpała się, próbując oderwać rękę od kamiennej powierzchni, ale nie była w stanie. Krzyczała, wołała mnie o pomoc, a nieumarli powoli parli w jej stronę. Ruszyłem, tnąc przegniłe ciała, przebijając się przez nie bez żadnego oporu. Jade wydobyła z zapasa niewielki mieczyk i próbowała ciąć zbliżające się potwory, ale nie była w stanie zrobić wiele. Zanim dobiegłem do niej, przebijając się przez zastępy martwych, zobaczyłem, jak kilku z nich atakuje ją poskręcanymi palcami. Jade! Wrzasnąłem. Przyspieszyłem, tnąc i siekąc zmumifikowane zwłoki, które próbowały mnie dosięgnąć. Nie mogłem jej dostrzec. Było ich zbyt wielu. Tylko wysoki obelisk wskazywał mi stronę, w którą mam podążać. Przeraźliwy krzyk zmusił mnie do zaprzestania walki i rozpoczęcia desperackiego biegu przez drapiące potwory. Obsydian zgasł, a nagrobki przestały płonąć. Tratowałem nieumarłych. Słyszałem dźwięki łamiących się kości i upadające ciała, a kiedy dotarłem do obsydianowego kamienia, zastałem kilku z nich klęczących na ziemi, sięgających po coś łapami. Z każdym uderzeniem szabli widziałem coraz więcej masakry, której nie zapobiegłem.
Z moich oczu poleciały łzy, a ja ciąłem dalej nieumarłych, na których miejsce wchodzili kolejni. Tak jak niegdyś znalazłem się w samym centrum piekła. Ale nie miało to wtedy znaczenia. Nic już nie miało. Machałem szablą, ale nie widziałem w tym sensu. Walczyłem o swoje życie, ale nie czułem, że jest mi potrzebne. Usłyszałem, jak ciało Jade zapada się pod ziemię, a za moimi plecami wyrasta nagrobek, który za wszelką cenę starałem się ochronić. Żal i rozpacz implodowały w moim sercu, pozostawiając tylko pustą szczelinę. Krzyczałem. Na ziemię kapały moje słone łzy, ale mimo to się nie poddawałem. Nie miałem pojęcia dlaczego. Niegdyś sens mojej wędrówki się zatarł, a kiedy byłem już gotowy na śmierć, ta nie przyszła. Odzyskałem za to w życiu cel. Miałem po co kroczyć przez pustynię, stawiając czoła setkom przeciwników. A teraz nawet to straciłem. Ostatnie z ciał spadło na ziemię pokrytą starą krwią i moimi łzami. Wypuściłem brunatną szablę z dłoni i odwróciłem się od góry zwłok, która piętrzyła się przede mną. Postrzępione niegdyś ramię paliło, ale nic nie mogło się równać z tym, co czułem w sercu. Ukląkłem nad świeżym grobem, który należał do Jade i zapłakałem po raz ostatni. Dławiąc się łzami, sięgnąłem ręką do kieszeni i położyłem pod nagrobkiem owoc, który zostawiłem na szczególną okazję. Nie byłem jednak przygotowany na taką jak ta. W końcu odszedłem, zostawiając za sobą żal i smutek, oblepione we wszechobecnym pyle. A razem za nim jeden z nagrobków, który miał dla mnie jakiekolwiek znaczenie. I mimo, że nie miałem już żadnego celu, żadnej nadziei, powędrowałem dalej. Powoli się cofał, wyciągając z zapasa wygiętą w półksiężyc szablę. Pajęcze stwory zbliżały się, a ten stojący przed nim wciąż przemawiał w jego umyśle. Nie lękaj się, mała muszko. Podejdź, podejdź bliżej. Wieczny wędrowiec nie miał zamiaru tego robić. Potwory gładko przychodziły pomiędzy nagrobkami, blokując mu drogę ucieczki. Krąg cały czas się zawężał, czasu było coraz mniej. Stworzenie przed nim wyciągnęło swoją kościstą rękę, sięgając w jego stronę. I wtedy właśnie rozpoczęła się walka. Machnął szablą, pozbawiając bestię dłoni. Ta ryknęła, cofając się prędko na pajęczych nogach, a inne od razu na niego się rzuciły. Ich czarne płaszcze łopotały na wietrze, zasłaniając światło słońca. Ptasie pazury sięgały do jego ramion, próbując się w nie wbić, ale on był szybszy. Robił zgrabne uniki, chroniąc się szablą i tnąc podłużne pazury. Smuga krwi unosiła się w powietrzu, a kawałki kończyn spadały na ziemię. Kiedy trwał w tym brutalnym tańcu, otoczyły go pajęcze monstra. Ryk bólu unosił się przez kamienne pustkowie, ale siła wroga była zbyt duża. Potwory napierały na niego pomimo odniesionych ran, a wędrowiec czuł, że sobie z nimi nie poradzi. Machał szablą we wszystkie strony, a uniki stawały się coraz cięższe. Bestie machały łapami i przystawały z miejsca na miejsce, kłując go w stopy swoimi ostrymi pajęczymi odnóżami. Paszcze otwierały się i zamykały, prezentując rzędy ostrych zębów, gotowych w każdej chwili wykonać ostateczny zabójczy cios. Mężczyzna nie miał już żadnych nadziei. Stracił je dawno temu. Mimo to nie opuszczał gardy, wciąż tnąc i próbując unikać pazurów, które coraz częściej zatrzymywały się na jego ubraniu i skórze. Podłużne krwawe pręgi paliły ostrym, pulsującym bólem, a on wciąż walczył. W jakimś nieznanym sobie celu, z nieznanego powodu wciąż starał się przeżyć. Przed oczami widział Jade i jej szmaragdowe oczy. W ustach słyszał jej miły, dźwięczny głos, którego nie był w stanie zapomnieć. A po głowie szumiały wspomnienia. A kiedy nadszedł ostateczny cios i wieczny wędrowiec zaczął gasnąć, myślał tylko o tym, żeby spotkać ją ponownie. Kiedy obudził się, leżał na wzgórzu na środku pokorzeliska. Próbował się podnieść, ale pulsujący ból odezwał się w poszarpanym ramieniu. Spojrzał w jego stronę i zdziwił się, bowiem ramię oplatała gruba warstwa bandaży, które były tylko lekko zakrwawione. Nie ruszaj się, wciąż jesteś słaby. Usłyszał czyjś głos. Należał do kobiety. Co się stało? Zapytał. Jego głos był zachrypnięty, a gardło suche jak pustynia. Podążałam za tobą od pewnego czasu, a kiedy burza się skończyła, odszukałam cię i załatałam.
Uważaj na ramię. Nieźle cię coś poharatało. Zaniósł się głośnym, bolesnym kaszlem, a kiedy ten się skończył, powiedział tylko: dziękuję. Podziękujesz, kiedy rana się zagoi i będziesz mógł ruszać ręką. Schyliła się nad nim i ujrzał piękne, szmaragdowe oczy. Uśmiechnęła się. Nazywam się Jade, a ty? Spróbował się uśmiechnąć, ale był na tyle opolały, że mogło to wyglądać równie miło, co przerażająco. A potem jej odpowiedział. W końcu odzyskał siły i był w stanie iść. Ruszyli w dalszą wędrówkę. I odtąd razem kroczyli przez pogorzelisko.